Brakuje jeszcze 39 głosów, bo musi być 231. W tym tempie, jak wyliczyłem, w 2026 roku premier Mateusz Morawiecki ma szansę zgromadzić większość w parlamencie dla swojego rządu. Minister Ziobro ma tyle tych stenogramów, podsłuchiwanych rozmów Pegasusem, że powiedział współpracownikom w resorcie, że potrzebuje jeszcze te dwa tygodnie, żeby zdążyć się z tym spakować, wywieźć to z ministerstwa i zabezpieczyć w odpowiednim miejscu. Dzisiaj mamy do czynienia z rządem, mówię o rządzie Morawieckiego, a w zasadzie z grupą rekonstrukcji politycznej, kompletnych nieudaczników. Ministrowie e, premiera Morawieckiego od dnia wyborów już nie rozwiązał Żadnych problemów, a ja nawet czasem mam wrażenie, że specjalnie potęgują dotychczasowe. Teusz Morawiecki w matematyce jest dobry tylko wtedy, kiedy liczy swoją kasę i działki swoje i żony. Delikatnie mówiąc, mija się z prawdą szybkością, yy, szybkością samochodu Biura Ochrony Rządu, który wiózł Antoniego Macierowicza pod toruniem, powodując wypadek z uwagi na nadmierną prędkość. Witam Państwa bardzo serdecznie, Mikołaj Dowiek, redakcja Goniec.pl, kłaniam się nisko, dziś ze mną w studiu senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski, witam Cię serdecznie. Witam Cię Mikołaju i witam wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają. No i na początek, no taki głośny dość temat, no bo premier Morawiecki... Zadeklarował, że cały czas będzie walczyć o ten rząd, zaprosił przewodniczących klubów. Konfederacja zdeklarowała, że przyjdzie porozmawiać z premierem, natomiast reszta klubów odmówiła. No choć Konfederacja raczej nie przyjdzie po to, żeby się dogadać w sprawie ewentualnego gabinetu, ale po prostu... Powiedzieć głośno pewne sprawy. No, ale z drugiej strony premier Marawiecki czas buduje swój gabinet. Wiemy doskonale, że dostaną ci ministrowie, no pewnie bez dnia pracy, no, ale jednak, solitą pensję z 3-miesięczną odprawą ty wróciłeś prosto z Wiejskiej, więc jak idzie budowanie tego gabinetu? Po pierwsze, ja muszę sprostować twoją informację, że tylko Konfederacja powiedziała, że się stawi na spotkanie z premierem. Ja jechałem taksówką, mój znajomy taksówkarz pytał, gdzie jest premier Morawiecki, no bo jak będzie tak siedział samotnie, to zadeklarował chęć przyjścia i spędzenia z nim wspólnie odrobiny czasu, więc jak widać, zainteresowanych rozmową z premierem jest trochę więcej, nie tylko Konfederacja, ale i pan Stanisław, pani Stanisławiego pana pozdrawiam. Z tego co wiem, premier Morawiecki na swoich gości czeka w kancelarii premiera. Tłumów nie ma, spokojnie pan wejdzie. Ale też odkładając już ironię, chciałbym całkiem poważnie powiedzieć o jednak pewnych sukcesach. Na początku była porażka, klub Sejmowy PiSu rozleciał się zanim jeszcze powstał. Czyli weszło z PiSu 194 parlamentarzystów, pań i panów posłów, ale jeszcze przed pierwszym posiedzeniem trójka posłów yy, yy, Kukiza zadeklarowała, że do klubu PiSu nie wchodzi. I po tych trzech neg tygodniach negocjacji, dla tych z Państwa, którzy są członkami, sympatykami, czy trzymają kciuki za Prawo i Sprawiedliwość i misję Mateusza Morawieckiego, mam doskonałą wiadomość. Po tych trzech tygodniach premier Mateusz Morawiecki ma już ogromny sukces. Z tych trzech posłów Kukiza jeden zadeklarował, że zagłosuje za nie, rządem Morawieckiego, jeden powiedział, że się wstrzyma, jeden jest przeciwny, ale jednak, jak widać, krok Rok po kroku premier Mateusz Morawiecki posuwa się naprzód z tych 194, które miał, odjął 3,191, teraz wskoczył na level 192. Brakuje jeszcze 39 głosów, bo musi być 231. W tym tempie, jak wyliczyłem, w 2026 roku premier Mateusz Morawiecki ma szansę zgromadzić większość w parlamencie. Dla swojego rządu. No dobrze, ale gabinet na pewno będzie musiał jakiś stworzyć, to też będzie jakiś papierek lakmusowy ku temu, no że na przykład ktoś w PiSie może być doceniany, a ktoś może być mniej doceniany. No plus też pytanie, kto tak czy siak zostanie no, wsadzony do tego konia trajańskiego zwanym Ministerstwem Zdrowia, bo zarówno w PiSie, jak i teraz na opozycji się nikt do tego za bardzo nie garnie. Mikołaj, poczekaj. No bo ty, ty diagnozujesz, że nikt się nie kwapi, ale sam słusznie zauważyłeś, że misja tam będzie trwała do dwóch tygodni, e, nawet bez okładu. No a jednak wynagrodzenie, jak powiedziałeś, odprawa. Więc ja akurat zakładam, że kogoś znajdą. E, oczywiście. Tak, zgadzam się z tobą, że też odebrałem tą chęć spotkania ze strony pana Stanisława taksówkarza z premierem Morawieckim jako ewentualną deklarację wejścia na tych warunkach finansowych do tego rządu. I zakładam, że jednak premier Morawiecki w jakiś tam sposób ten skład skompletuje. No, złośliwca, zakładam, że to absolutnie złośliwcy mówią, że Zbigniew Ziobro nawet nie jest zainteresowany wejściem do tego rządu i inni politycy suwerennej Polski, ale zakładam, Badam, że to się jednak okaże złośliwą plotką, bo z tego co słyszałem, minister Ziobro ma tyle tych stenogramów podsłuchiwanych rozmów Pegasusem, że powiedział współpracownikom w resorcie, że potrzebuje jeszcze te dwa tygodnie, żeby zdążyć się z tym spakować, wywieźć to z ministerstwa i zabezpieczyć w odpowiednim miejscu. No dobrze, ale już mamy też, Szanowni Państwo, ujawnione no, informacje prasowe na razie. Tak, to nie są potwierdzane informacje na temat składu rządu Donalda Tuska. Tam ma się pojawić no, takie nazwiska jak na przykład Sikorski, Sienkiewicz, e, znane już wszem i wobec, że to były w poprzednich rządach. E, więc pytanie, na ile to są wiarygodne informacje, a po drugie, czy no, ty też planujesz jakoś tam gdzieś zasiąść, czy raczej tutaj do Senatu nie będzie za bardzo sięgane. Ja planuję zajmować się tym, czym się zajmowałem. Mogę uchylić rąbka senackiej tajemnicy. Koleżanki i koledzy poprosili mnie, żebym dalej pełnił funkcję przewodniczącego komisji ustawodawczej. Złośliwe wiewiórki mówią, że nie było tego jelenia, który by był gotów objąć to komisję. 300 50 posiedzeń, 115 projektów ustaw, ponad 100 różnych uchwał, to jest to czym musiała się zająć komisja ustawodawcza w poprzedniej kadencji. 340 kilka z tych posiedzeń poprowadziłem osobiście i poszukiwania tego, który by to przejął na swoje barki, zakończyły się połowicznym sukcesem, bo okazało się, że poza moją kandydaturą żadna inna się nie wykrystalizowała, wzmocniony tym faktem z radością jeżeli oczywiście potwierdzi się to w głosowaniu e, wola koleżanek i kolegów dalej podejmę się kierowaniem e, pracami komisją ustawodawczą. A co do tego, że ci, którzy już kiedyś pracowali w rządzie mają być wykorzystywani do pracy w rządzie. Dla mnie to nie dziwota. Zwróćmy uwagę jaką mamy sytuację. Po pierwsze mamy jeden wielki chaos, który rząd PiSu pozostawia za sobą i nie można się uczyć ministerstw. Trzeba rozwiązywać problemy. Mamy setki jak nie tysiące. Polskich ciężarówek, które utknęły po ukraińskiej stronie granicy. Ministerstwo Infrastruktury, które z nikim nie rozmawia, ani z Unią Europejską, żeby ewentualnie tu wprowadzić jakieś regulacje, ani z naszym ukraińskim sąsiadem, żeby doprowadzić do odblokowania ekosystemu. Mamy w Ministerstwie Rolnictwa jeden wielki chaos. Dzisiaj NIK ogłosiła raport z kontroli, o której to sam wystąpiłem, żeby zrobiła, więc z tym większym zainteresowaniem. Przeczytałem raport. No jeżeli czytam, że działania rządu były nierzetelne, nieskuteczne, nie spóźnione, a minister rolnictwa sam przyczynił się do tego z chaosu swoimi e, wypowiedziami, to najlepiej obrazuje, że dzisiaj mamy do czynienia z rządem, mówię o rządzie Morawieckiego, a w zasadzie z grupą rekonstrukcji politycznej kompletnych nieudaczników. I teraz nowi ministrowie to muszą być osoby, które miały już jakieś doświadczenie, bo one wchodzą do Resortu i natychmiast bez żadnej nauki e, tymi problemami muszą się zająć rozwiązywaniem tych spraw zaległych, bo jak wiemy, ministrowie e, premiera Morawieckiego od dnia wyborów już nie rozwiązują żadnych problemów. A ja nawet czasem mam wrażenie, że specjalnie potęgują dotychczasowe, żeby powiedzieć o tym bezwładzie, który jest. No to mogę powiedzieć, że ja w związku z trudną sytuacją bardzo wielu firm w przemyśle lekkim, to jest między innymi związane ze spadkiem, z napisałem do ministra Waldemara Budy, który ma pod sobą departament małych i średnich firm. Okazuje się, że pan minister nawet nie potrafił odpowiedzieć w terminie ustawowym na moje pismo, gdzie nie tylko napisałem z prośbą o interwencję, ale wręcz wskazałem rozwiązania, żeby pomóc polskim szwalniom, nie polskim firmom, które sprzedają odzież w związku ze zmniejszoną sprzedażą tejże odzieży, więc okazuje się, że już nawet na pisma w tych ministerstwach nie odpowiadają. Trochę żałuję, bo minister Budaj jest złodziej. Wydawało mi się, że sprawa przemysłu lekkiego będzie mu bliska, będzie chciał ten problem rozwiązać, ale jak widać trzymowe, trzy kurczowe trzymanie się stołka jest na tyle frapującym czasowo zajęciem, że pan mi nie znalazł czasu, żeby wykonywać swoje obowiązki. pytanie też na ile ocenią ten nowy skład ludzi, no bo też było oczekiwanie tego, że pojawiło się trochę nowych twarzy, ludzi, którzy nie byli związani z poprzednimi rządami, więc to też jest poniekąd może nie jakaś wielka, a jednak troszeczkę kontrowersja dla niektórych na pewno. Plus to też są ludzie, którzy no mają swoich zwolenników, no ale mają też swoich przeciwników oczywiście. Mikołaju, po pierwsze w tym rządzie będą zarówno ci z doświadczeniem, jak i ci, którzy mają doświadczenie, ale bardziej parlamentarne niż rządowe, za to ich wspólnym mianownikiem będzie to doświadczenie, o czym już mówiłem, bo to wynika z sytuacji, w której się znaleźliśmy. Nie ma tych 100 dni, które ma każdy nowy rząd. Te 100 dni ukradł Mateusz Morawiecki, udając, że powołuje rząd, a wiemy od początku oczywiście, że to było z góry skazane na porażkę. A ministrów, to tak naprawdę to my będziemy oceniać z tego, jak wykonują swoje obowiązki, a nie jak prezentują się na pierwszej fotografii po otrzymaniu teczek z powołaniami po przegłosowaniu wotum zaufania w Sejmie. Można lubić lub nie lubić danego polityka, ale później będziemy go oceniać po tym, jak jako minister radził sobie z rozwiązywaniem spraw, które spadły na jego głowę i to będzie wtedy możliwe Natomiast dobrej, bo w, oparciu w o fakt jego oceny. nowego Sejmu, nowego Senatu mamy cały czas zaognijający się spór w KRS-ie. O, to tam jest ciało. Mieliśmy Ym... i policję w tle, i dziennikarzy, i różne Nie wypowiedzi. W tle policja wyszła na pierwszy plan w pewnym momencie. No tak, aczkolwiek, aczkolwiek tam się dużo działo przez ostatnie dni. Ludzie też zaczynają się zastanawiać się na temat tego, co z sędziami. Co z wyrokami, które zapadły w o tym już kilkuletnim okresie, no bo to są takie realne problemy z prawem, które też mogą wpłynąć na życie wielu ludzi, więc jak też uspokoić społeczeństwo pod tym kątem, że na przykład wyrok, który dostali nie będzie unieważniony? Jest to, ja muszę zacząć od rzeczy absolutnie bulwersującej. I, ja reprezentowałem czy Sejm, Senat, także jako minister sprawiedliwości zasiadałem w Krajowej Radzie Sądownictwa przez lata. I to zawsze w tamtych latach w przeszłości to było rzeczywiście poważne ciało. Ciało, które uczestniczy w procesie nominacji no, osób, które później rozstrzygają dla nas, dla obywateli najważniejsze sprawy, będąc sędziami. No i pierwszy raz. Spotkałem się z taką sytuacją, że niejaki pan Maciej Nawacki, to ten, który jako prezes sądu w Olsztynie darł uchwały zgromadzenia sędziowskiego z wyrazem absolutnej satysfakcji na twarzy, przed oczami kamer, wykrzyczał do posłanki Kamili Gasiuk-Pichowicz, która reprezentuje Sejm w Krajowej Radzie Sądownictwa, wcisnę ci to w gardło. Nie chcę nawet pytać, co on chce wciskać, w jaki sposób. Ta wypowiedź jest tak... Przepraszam, obrzydliwa i tak nie na miejscu, że wcale się temu nie dziwię. Niestety, miałem tą wyjątkową, skromną przypadłość, być świadkiem tego zdarzenia, że pani poseł wezwała policję, bo powiedziała, że tego typu słowa do niej skierowane wywołały w niej lęk, obawę. Jest nie tylko politykiem, ale jest kobietą. Ja już nie chcę szukać jakichś dodatkowych podtekstów w tych wypowiedziach. Przyjechała policja odebrała, e, odebrała wyjaśnienia od Ja jako świadek potwierdziłem to, co miało miejsce. Zresztą tych osób, które były tymi świadkami było więcej. E, gdyby nie to, że obrady w tym czasie, bo całość siedziała na sali obrad plenarnych Krajowej Rady Sądownictwa, była krótka przerwa techniczna, bo by tą złotą myśl pana Nawackiego mogli obejrzeć wszyscy, którzy mieli relację z KRS włączoną na monitor komputerowym. No ale akurat wtedy, tak jak powiedziałem, ta relacja była wyłączona. Pan Maciej Nawacki nie chciał składać wyjaśnień. Z tego co słyszałem, nie stawił się przed oblicze pełniących swoje czynności policjantów. Chętnie się dowiem, czy zasłonił się immunitetem sędziowskim, bo jak wiemy, to jest ta osoba, która jest na tym PiSu. To jest ta osoba z grupy tych, którzy, będąc formalnie sędziami, nie reprezentują w karierze sędziów, mu nie zostali wybrani głosami sędziowskimi, tylko reprezentują polityków PiSu, którzy jako jedyni na nich zagłosowali. To jest ta grupa, która walczyła z tak zwaną kastą sędziowską, mówiąc o tym, że nie może być sędziów, którzy się zasłaniają immunitetem sędziowskim. Dlatego będę bardzo szczegółowo dopytywał, co się dzieje z panem Nawackim, czy złożył już wyjaśnienia. Po tym swoim występie na sali plenarnej KRS-u, ale to nie koniec atrakcji. Reprezentujesz ważny, publiczny zawód dziennikarzy, którzy mają relacjonować, co robią organy publiczne, no więc relacjonować dziennikarze mogli z przystanku komunikacji tramwajowej przed budynkiem KRS-u, bo do budynku KRS-u nie zostali wpuszczeni, mimo że tam nie tylko KRS się znajduje i mimo że Konstytucja mówi, że obywatel ma prawo do informacji o działalności organów publicznych, a nawet y, to Prawo uzyskuje wstęp na posiedzenia kolegialnych organów A to władzy publicznej. tłumaczono to potem, że. E, no ale przecież była transmisja w internecie. Mikołaj, to już jak ci powiedziałem przed chwilą, często jej nie było. Nawet w tej części, w której była, jakoby rwała się i przerywała. Zobacz te złośliwe ochliki techniczne, dlaczego się rwała i przerywała, bo tam dochodziło do kuriozalnych sytuacji. O dwóch zdarzeniach już słyszałeś, ale to nie koniec. Opowiem ci zdarzenia z dzisiaj. KRS wybierał nowego wiceprzewodniczącego. Jak myślisz, kiedy dokonuje się wyboru wiceprzewodniczącego konstytucyjnego, instytucyjnego organu, to myślisz, że to jest w obecności tego kandydata, można mu zadać jakieś pytania, a on się łaskawie pokaże, w ogóle jest członkiem KRS-u. To był pan Stanisław Zdun, no więc tym razem cię zaskoczę kandydata nie było na sali, nikt nie miał możliwości zadawania mu pytań, a na mój wniosek, żeby zrobić przerwę, żeby kandydat dojechał albo się chociaż połączył z nami online, ten wniosek odrzucono, oczywiście głosami tych tak zwanych neosędziów, czyli tych wybranych w wadliwej procedurze, co stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale uwaga, wiceprzewodniczący Widmo się odjawił. Wkrótce po tym, jak został wybrany, ale kiedy już nie można było mu zadawać pytań, bo był inny punkt w porządku posiedzenia. Nowy wiceprzewodniczący pojawił się na sali obrad. No, kłopot polegał na tym, że ci, którzy za nim głosowali, nie mogli go zobaczyć wcześniej, zadać mu żadnego pytania, czyli to była sędziowska randka w ciemno. Cóż, zdarza się i tak, aczkolwiek, szanowni państwo, też temat, który ostatnio opowiedziałbym dość mocno grzeje to temat rezolucji w Parlamencie Europejskim w sprawie nowego traktatu unijnego. No i Mateusz Morawiecki skomentował, tak, dziewięciu europosłów z Polski wybranych z list Koalicji Obywatelskiej i Lewicy przeważło szale i spowodowało, że Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do radykalnej zmiany traktatów dotyczących Unii. To oczywiście Twierdzi, że Donald Tusk w tej sprawie w związku z tym kłamał, mówiąc, że jego europosłowie będą głosować przeciw. No i Krystyna Połowicz, wszystko wskazuje na to, że Polska zostanie przez ue Niemcy zlikwidowana. Niestety nie mamy siły głosów Unii, by to zatrzymać. Ci, którzy mają obowiązek Polski bronić, nie robią tego. Natomiast Motorusz Marawiecki nawet też opublikował, to jest oczywiście. Publicznie dostępne informacje na temat tego, jak kto głosował w tym głosowaniu. No i szanowni Państwo, jeżeli temu się przyjrzeć, no to z Renew Europe, czyli z Polski 2050, Renew Europe to jest taka liberalna frakcja w ramach parlamentu. Róża Tun głosowała za, z SND, czyli socjalistów, głosował pan Bald, Belka, Biedron, Cimoszewicz, Kochut, Liberacki i Miller. No i jeszcze pani Spurek. No to wskazuje na to, że rzeczywiście. Wybrani z koalicji europejskiej głosowali, natomiast to nie byli członkowie Platformy. E, głosowali przeciw wszyscy europlantarzyści PiSu i Platformy, a także, e, o ile dobrze widzę, PSL-u. Tak, pan Kalinowski również przeciw. No więc powstaje pytanie: po pierwsze, jak podchodzi do tego pomysłu nowego traktatu, no, a po drugie, Mateusz czy Mateusz Morawiecki kłamie? E, Mikołaj, ja powiem ładnie: Mateusz Morawiecki kłamie. Mateusz Morawiecki mija się z prawdą, że kłamie to stwierdził sąd w wyrokach we wcześniejszych sprawach, więc my będziemy grzeczni, delikatni wobec Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki, delikatnie mówiąc, mija się z prawdą z szybkością, szybkością samochodu Biura Ochrony Rządu, który wiózł Antoniego Macierewicza pod toruniem, powodując wypadek z uwagi na nadmierną prędkość. Tak, żaden europoseł z Koalicji Obywatelskiej, czy z psl wbrew temu, co powiedział Mateusz Morawiecki, nie głosował za, ale więcej. Mateusz Morawiecki powiedział, że głosami, tymi głosami tej dziewiątki e, przeważyły te głosy... Ale to ale prawda. A nieprawda. W sensie 17 trochę, tak. głosów, 17 głosów. No tak, no ale gdyby 9... zamiast 9 zagłosowało za, no to byłoby 282 za, a gdyby zagłosowało... Mateusz, 17 głosów przeważyło, było więcej, więc Mateusz Morawiecki. Ja myślałem, że Mateusz Morawiecki nie ma problemu z matematyką. Okazuje się, że Mateusz Morawiecki w matematyce jest dobry tylko wtedy, kiedy liczy swoją kasę i działki swoje i żony. Tam była przewaga 17 głosów za, bo nawet jak ktoś by nie głosował za, to nie no wiesz, dobrze, czy to się to, wstrzymał. No tak, no, ale nie gdyby nie głosowali przeciw, to no to byłoby no 283 kąta, 282. No nie, no to, z, to znowu powtórzę. Ja nie bronię tych europosłów, bo sam uważam, że te zmiany są za daleko idące, ale jednak Mateusz Morawiecki to znowu powiemy pięknie. Dzisiaj mamy taki dzień mówienia pięknego, e, e, nieprecyzyjnie zawar swoją wypowiedź, ale jest jeszcze trzecia okoliczność. Pan Morawiecki na koniec jeszcze nam wszystkim próbuje robić wodę z mózgu. Bo zgodnie z traktatami europejskimi, uwaga, zacytuję fragment traktatu tego typu zmiany o reformie Unii muszą być podjęte przez jednomyślne rządy państw. Członkowskich. Mamy już e, deklaracje nie, kilku rządów europejskich, nie, że same są sceptyczne. Mamy w Polsce deklaracje nie, tych środowisk politycznych, które będą tworzyć nowy rząd. Nie mówię oczywiście o tej rekonstrukcji politycznej Mateusza Morawieckiego, że w tym kształcie absolutnie tej propozycji nie, e, nie przyjmą. Więc, panie Morawiecki. Niech pan już straszy tylko wyłącznie swoich kandydatów na ministrów, którzy już nie wiedzą jak przed panem uciekać, a Polki i Polaków niech pan zostawi w spokoju. No ale, jeżeli chodzi właśnie o te eurosceptyczne rządy, czy też uniosceptyczne, no to przecież mamy w Europie istny wzrost takich nastrojów. Wynikich w Holandii. Tak, mamy przecież rosnący w siłę cały czas Vox. Mamy wyniki w Holandii, gdzie właśnie Partia Wolności, jak to się nazywa, wygrała. Natomiast przypomnijmy, Szanowni Państwo, Partia Wolności w 2012 roku opublikowała stronę, gdzie można było składać donosy na imigrantów z krajów unijnych i innych, m.in. na Polaków. Zresztą tam różne były niewybredne wypowiedzi na temat Polaków. Część osób się z tego cieszy, część osób się z tego nie cieszy, ale ogólnie trend w wielu krajach jest podobny, bo w Austrii, w Niemczech, teraz również przecież na Słowacji wygrał smer pana, pana Fiko bodajże, który też jest, bym powiedział, ewenementem na skalę europejską, więc teraz pojawia się pytanie, czy rzeczywiście Polska jest też trochę na innym biegunie tego, no bo widzimy w Europie dość wyraźną tendencję. Znaczy ja po pierwsze wyrażę radość z tego, że takie zamykające się w kontekście nowych państw członkowskich tendencje nie były w momencie, kiedy my do Unii przystępowaliśmy w roku 2004, bo gdyby takie były, Czwartym czy piątym? Poczekaj, patrz. 24 2004, 1 maja. Tak jest, 1 maja, maja pamiętałem, bo gdyby takie wtedy były, to Polska by nie przystąpiła do Unii Europejskiej i dzisiaj byśmy byli w tej strefie buforowej między Unią Europejską e, a Rosją. E, po drugie, e, każdy e, naród ma prawo wybierać swoich przedstawicieli. My, jako Polacy, wybraliśmy i Polacy zdecydowali. Ponad 4 miliony głosów w Jędę Dostały partie demokratycznej wtedy opozycji, czyli koalicja obywatelska PSL ruch Szymona Hołowniczy Lewicy niż Prawo i Sprawiedliwość. W Polsce, jak widać to w oparciu o deklaracje poszczególnych liderów, my jesteśmy bardzo ostrożni i chcemy niezwykle mieć przemyślany każdy krok dotyczący pogłębionej integracji Unii Europejskiej i mamy kolejną wypowiedź, i moim zdaniem najważniejszą. Że w tej sprawie na końcu zdecydują Polacy, bo jeżeli ten, te propozycje miałyby być w jakikolwiek sposób procedowane, to lider Platformy Obywatelskiej powiedział, że to jest akurat sprawa, o której decyzji powinni podjąć, w której to sprawie decyzję powinni podjąć polscy obywatele w referendum, więc żadna decyzja nie będzie podjęta poza naszymi plecami. I już tak na koniec, bo e, cały czas jest kwestia właśnie rozliczeń rządów PiS i e, Donald Tusk podczas konferencji prasowej obiecał między innymi powołanie komisji śledczej do spraw Pegasusa, afery wizowej i wyborów e, kopertowych. Teraz Państwo właśnie widzą grafikę z tym. No i e, właśnie, czy według Ciebie to będzie taki moment, kiedy się przełamie e, też taki slogan jeszcze z okrągłego stołu dla wielu aktualny, że my nie ruszamy Waszych, Wy nie ruszycie naszych, czy jednak... Czy jednak raczej będzie ciężko o to? Jakbyś to ocenił tak realistycznie, biorąc pod uwagę, też y, oczywiście, to, co da się y, zdobyć na y, ewentualnie taką osobę, w sensie też. Y, w takim kontekście, że no nie wszystko jest zawsze na papierze, tak? So, ale to, no Mikołaj, musimy być trochę poważni. Jeżeli ktoś złamał przepisy prawa, no, podwołam się do już do przykładu opisanego, nie będę mówił w oparciu o jakieś niepotwierdzone informacje. Jeżeli w tym rządzie podjęto decyzję o budowie elektrowni w Ostrołęce wbrew wszelkim analizom ekonomicznym, w tym rządzie Mateusza Morawieckiego, wcześniej Baty Szydło, wydano miliard dwieście milionów złotych, a później, bym powiedział, zaczęto to burzyć, na co wydano. Dano kolejnych około 300 milionów, łącznie, przepraszam za określenie, przepalono półtora miliarda złotych. Naszych pieniędzy to nie były pieniądze pana Morawieckiego, bajtka, sasina czy szydło. To czy my mamy przejść do porządku dziennego, kiedy. Ktoś podejmuje takie decyzje. Nie, my mamy artykuł 231 kodeksu karnego, przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązku, i taka sprawa oczywiście musi być wyjaśniona na pierwszym etapie ja robi Mam wrażenie, to, że ludzie nie chcą właśnie, żeby ktokolwiek przyszedł obok tego obojętnego. Ja A nawet chcę. sam Zbigniew Ziobro z Mównicy Sejmowej stwierdził, że mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami. Jestem głęboko przekonany, że marzenie Zbigniewa Ziobro, żeby stanąć przed sądem, zostanie zrealizowane. A oczywiście o tym, czy ktoś jest winny, czy ktoś popełnił przestępstwo w wymiarze prawnokarnym decyduje niezawisły sąd. To jest zresztą kolejne zadanie, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że w Polsce sądy są niezawisłe i że żaden minister sprawiedliwości, dzisiaj jest to Zbigniew Ziobro, dzisiaj po raz kolejny Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że w Polsce mamy systemową wadę powoływania sędziów. Tą systemową wadę, jak to ładnie ujęto, spowodował Zbigniew Ziobro poprzez swój skok na Krajową Radę Sądownictwa, poprzez złamanie kadencji poprzednich członków Krajowej Rady Sądownictwa i to, że oczywiście że będziemy uprzątać po to, żeby tam, gdzie doszło do popełnienia przestępstwa, niezależny sąd, niezawisły sędzia taką osobę skazał na karę, nie będą tego robić politycy. Szanowni państwo, tutaj stawiam kropkę w naszej rozmowie, bardzo państwu dziękuję za obecność. Oczywiście zachęcam do komentowania, subskrybowania i polubienia tego Materiału jak kłaniamy się nisko i dziękuję mojemu gościowi, którym był sanator Krzysztof Pietkowski. Dziękuję ci, Mikołaju, ale przede wszystkim dziękuję Państwu.